Siema. Zapraszam na trzecie Q&A na moim kanale. Zadaliście ostatnio bardzo dużo pytań. No to przechodzimy do odpowiedzi na nie. Pierwsze pytania od DawKrajer14. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Co będzie na Twoim kanale w nieco dalszej przyszłości? No, planuję kilka serii, planuję kilka filmów dotyczących piłki nożnej, kilka filmów dotyczących muzyki. Jak zwykle będę także aktywnie oceniał i polecał Wasze kanały. No a tak jak powiedziałem, może kiedyś jak sobie kupię ramę ta ogarka, to na pewno będą motovlogi. Jaki jest Twój ulubiony motorower i ulubiony motocykl z PRL-u? Chyba tutaj nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że jest to z motorowerów Romet Ogar, a z motocykli WSK, chociaż także ostatnio bardzo też interesują mnie motocykle, stare motocykle z byłego ZSRR, Mińsk, Voskhod, czy inaczej Boxer, Triem. Kolejne pytanie od DawKrajer14. Czy będziesz wstawiał filmy regularnie, czy w różne dni tygodnia? No, planuję trochę uporządkować na swoim kanale. Filmy będą dwa razy w tygodniu. Myślę, że albo to będzie piątek, albo jakiś dzień w weekendzie, to jest pierwszy termin, a drugi termin to będzie wtorkowy, w którym będą ukazywać się filmy specjalne, ale na pewno być może piątek albo w weekend się będą regularnie filmy pojawiać. Piąte pytanie. Czy jeździłeś już motocyklem? Jeśli tak, co to był za motocykl? Motocyklem nie, ale po prostu, jeżeli chodzi o motorowery, no to Romet Ogar 205, Simpson S51, no i skuterek to kolega dał mi się przejechać, więc motocyklami jeszcze nie prowadziłem. Kolejne pytanie od FTV Fire. Pytania od FTV Fire są cztery. Co sądzisz o porażkach Legii w eliminacjach do Ligi Mistrzów? Co sądzę? No wiesz, raczej nie przeklinam na swoich filmach, ale po prostu no nie skomentuję tego, bo nie chciałbym obrazić swoich widzów przekleństwami. Wolałbyś Rometa Ogara czy skuter? Też pytanie. Oczywiście, że Rometa Ogara. Cenię starą motoryzację i dlatego bym jego wybrał. Na ile procent lubisz mój kanał? Powiem Ci tak. Ciebie osobiście lubię na 100%, a jeśli chodzi o Twój kanał, no cóż. Ostatnio pousuwałeś trochę filmów, a nim te filmy usunąłeś, lubiłem Twój kanał na 97%, przepraszam, 98%, no teraz jak pousuwałeś, zacząłeś od nowa 97%, po prostu 1% mniej. Twój ulubiony program w telewizji? No nie mam ulubionego programu w telewizji, mam za to ulubione programy w radiu. I to w radiowej trójce. Dwa takie super programy polecam. To są zazwyczaj nocne audycje, czyli Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, gdzie prezentowane są piosenki tylko w obcych językach, nie w języku angielskim. No i trójkowy osobowy, też nocna audycja, w których też prezentują się ciekawe opowieści, no i także taka muzyka nieoczywista.
Kolejne kanały pytania zadał Chydek. I tutaj jest tak. Kiedy pokażesz swoją twarz? Nie wiem. Myślałem, że może na 500 subskrypcji, kiedy nagram film z masterem. No zobaczymy jeszcze. Kolejne pytanie. Czy masz dziewczynę? Jeszcze nie. W jakie gry lubisz grać? Ogólnie to nie lubię, to nie gram w żadne gry, więc nie odpowiem ci na to pytanie. Nie znam się po prostu. Kolejne pytanie, czy lubisz Lorda Kruszwila? Jeśli nie znasz, to nie odpowiadam. Powiem ci tak. Na pewno obiło mi się o uszy ta nazwa. Ale czy go lubię? Nie wiem, nie oglądałem. Jakie muzyki słuchasz? Rockowej, metalowej i alternatywnej. Powiem tylko, że mój ulubiony zespół to zespół Koma. Posłuchaj sobie to, ale także i kiedyś zrobię film na temat muzyki, której słucham i najlepszych koncertów, na których byłem. Szóste pytanie od Chytka. Pozdrowisz? Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kolejny zestaw pytań od Enduro Podlaskie. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim, w miejscowości Mieszaba. Ile masz lat? To jest takie pytanie z reguły, na które nie odpowiadam. Przynajmniej osobiście. Tylko na Facebooku albo w kontakcie możesz się dowiedzieć takiej informacji. Kolejne pytanie, tym razem od Motorynka Team. Pierwsze pytanie, czyli powiedz, ile masz lat, no tak jak mówiłem, nie odpowiem. Czy będzie inna seria? Tak, szykuję, tak jak mówiłem, kilka nowych serii, zobaczymy. Czy będziesz miał kiedyś moto? Oczywiście, myślę o Romecie, tak jak mówiłem. Czy lubisz mój kanał? Tak, bardzo lubię za to, że prezentujesz naprawdę świetne filmy ze swoją piękną motorynką. Czy lubisz ogarki i motorynki? Tak. Lubię tą starą w ogóle motoryzację. Kolejne dwa pytania. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich. Maciek i Kacper zadał dwa pytania. Czy lubisz motorynki Romet Pony? Tak, lubię. Tak, lubię, po prostu, tak jak powiedziałem, lubię starą motoryzację. Jeśli byłbyś gdzieś i widział Rometa Ogara i Rometa Harta do sprzedania, co byś wybrał? Znam obydwie maszyny, ale powiem szczerze, bym wybrał Rometa Ogara. Romet Hart kojarzy mi się bardziej z Simpsonem, z większą ilością plastików. Ogar po prostu ma więcej, jak to się mówi, takich, nie powiem, że rzeczy odkrytych, ale zarówno w Simpsonie, jak i w Romecie Harcie znajdują się plastiki. No, po prostu no, mi się nie podoba takie obudowane maszyny. Przemysław Lis zapytał, czy grasz w Clash Royale. Nie gram w Clash Royale, tak jak mówiłem, nie gram w żadne gry. Kolejny, to już ostatni zestaw pytań, tym razem od Dogneska. Pierwsze pytanie, ile masz lat? Tak jak ci mówiłem, nie wiem, znaczy nie wiem, nie odpowiem. Jak chcesz, to znajdź mnie na Facebooku. Masz już dziewczynę? Podobne pytanie. Jeszcze nie mam. Czy podobają ci się moje filmy? Ogólnie podobają mi się, bo z nich można się wiele ciekawego dowiedzieć, bo prezentujesz, jak zmieniały się modele samochodów, tylko już ci kiedyś zwracałem uwagę. Nagraj choć jeden odcinek o motocyklach albo o motorowerach. Jaki masz rower? Oczywiście rower mam Rometa. Składek, może go kiedyś pokażę na filmie. Jakie motory uwielbiasz? Tak jak mówiłem, kocham starą polską i rosyjską, właściwie radziecką motoryzację. I to zarówno motocykle, jak i motorowery. Czyli wszystkiego rodzaju
ogary, romety, ale także i mówię, tak jak i rosyjska motoryzacja, czyli wszelkiego rodzaju delty, Karpaty, Rigi, Miński, Voskhody, czyli boksery, no, nie wiem, bo to jest taka nazwa. No i tak jak mówię, i że Dniepry, no to wiadomo. Czy lubisz grę GTA 5? No, na grach się nie znam, więc się nie wypowiadam. Czy program Bandicam jest płatny? Powiem ci tak. Jeżeli nagrywasz filmy do 10 minut, to jest bezpłatny. Jeżeli ponad 10 minut, to musisz zapłacić, chociaż wiem, że ludzie potrafią znać takie sztuczki, które jakoś tam podłączają. No nie będę ci już teraz szczegółów tłumaczył, ale można jakoś tak na przykład zrobić dwa filmy w Bandicamie do 10 minut i potem je zmontować razem. No, ale no, to takie właśnie. To były wszystkie pytania. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam jeszcze raz do oglądania moich filmów, do subskrypcji kanału. Zapraszam na wszystkie kanały, które polecam. No i co? Wszystkich was pozdrawiam i do zobaczenia w samym filmie. Trzymajcie się. Cześć.